Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej niemieckiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc najpierw rzućmy okiem na naszego władcę, króla Gotharda z Niemiec. Jest towarzyski, szczodry i odważny. Dość przeciętny myśliciel, ale za to zna się na walce na miecze, jest badaczem, takim naukowcem, lubi i zna się na organizowaniu przyjęć, jest mądrym mężem, posiada jedność ciała i umysłu, był na pielgrzymce i nabył pewne doświadczenie na dworze dyplomatycznym. Tak więc tak tutaj wygląda. No i pomyślmy, nie wiem co to jest, jakaś uczta. Pieniążki, nie za dobre, ale zawsze coś. Ostatnio dość dużo terenów tutaj przejęliśmy, jak widzicie, we Włoszech. Tu jakieś nawet wojny wybuchają. Tutaj tego młodego należałoby oczywiście wychować na niemaszka, szwaba. O. A myślę, że nasze armie zajmą się podbojem reszty Genui, czyli północne Włochy stały się praktycznie nasze. Trochę przesada z użyciem takich sił, no ale zakończymy, zakładam, tą wojnę bardzo, bardzo szybko. Może nawet... Okej, ktoś tam składa hołdy, trzeba się cieszyć. I wojna wygrana szybciej niż się zaczęła, tak szczerze mówiąc. Bardzo ładnie. Nadajmy mu kolejne tereny. I zostanie też księciem Genui. Bardzo dobrze. No, wyglądamy zacnie. Nasze wojny z Bawarią były wielokrotne, ale nie skończyły się za dobrze, bo wspieraliśmy prawa ludzi, którzy albo umierali, albo wyjeżdżali, generalnie nie chcieli z nami współpracować. Sprawdźmy, jak tam nasze miasta. Wyglądają, że są w dobrym stanie. To się dopiero buduje. Okej. Zawsze najlepiej te gildie, bo to jednak przyrost dodatkowy jest dużo, dużo warty. No i powinniśmy w końcu tutaj przejąć wszystko. No ale niestety nasz władca jest szczodry i nie bardzo chciałby komukolwiek odbierać włości. A może tu? My mamy jakieś... O, gdzieś tam na końcu świata. Tu są tereny de jure. Nikt tu nic ciekawego nie ma. O! Ten pan ma. To jest połabianinem. Moglibyśmy go za kogoś wydać z naszych? Nie, tu nikogo. Jest ktoś z Welfów. On wtedy wyjedzie do niej, co nie jest nam na rękę. To może sobie darujmy, tak? Musimy go teraz znaleźć jeszcze raz. Nie możemy w ten sposób. No trudno, może przekonamy go później, żeby przyjął naszą kulturę, ale myślę, że to jest okazja, chociaż oby się nie skończyło tak samo jak operacja na południu w Bawarii.
O, widzę, jakieś tam siły posiada. Ale idziemy od razu chyba na stolicę. Okej, okay, poćwiczmy. Może czegoś się nauczymy nowego. Poza tym nasz władca lubi, widzę, ćwiczyć na miecze. Mamy gdzieś roszczenia, nie pamiętam o co nowe. To robiliśmy ostatnio. Szybsze nawracanie, chociaż w tej chwili jest nam to niezbyt potrzebne. Okej, okay, upadła stolica, co dało nam troszkę już punktów zwycięstwa. My tu mamy roszczenia gdzieś do tego, ale to dyskusyjnie, żeby byłem potrzebne. W razie chciałbym tu zniszczyć tą armię, która się przejawiła. Nie wiem skąd nagle tu 5000 wyskoczyło, ale wyskoczyło. Póki co odnosimy ładne zwycięstwa. Podzielmy wojska na pół i ruszmy za nimi w pościg. Okej, okay, zaprzyjaźnijmy się z panem, z którym poćwiczyliśmy walkę na miecze. Tam bym jeszcze dosłał 3000 do tej bitwy. Ach, nie udało się pojmać nikogo cennego. Wojna dosyć kosztowna, nie powiem. Tracimy też troszkę punktów overtime. A teraz to się powinno skończyć po zdobyciu tego, co oblegamy. Dobrze. No, jakieś nędzne, bo nędzne, ale łupy. A nie, nie skończyło się, kurde, dziwne. A, musimy w Lutycji coś zająć. Co prawda na razie, mówię, tu wszystkie bitwy wygrywamy po prostu jak leci. Może królową pojmamy? A, niestety nie. No dobra, to czas do Lutycji, bo... naprawdę natracimy tych punktów, co nie miara. A niech przybywa. Czemu nie? Bez pieniążków, ale i tak nam złożył hołd, więc chyba się powinniśmy cieszyć. Dobra. Jeszcze jedna bitwa i może to się skończy. Chociaż już przeciwnik zrozumiał, że nie ma szans i ucieka. Udało się. No dobrze, czyli powiększyliśmy nasze terytoria na zachodzie. Nawet ma troszkę więcej ziemi niż bym chciał, żeby miała, a to możemy mu później poodbierać albo nadać ten tytuł i wtedy to się po jego śmierci podzieli, co nawet chyba jest najlepszym sposobem. Nowa zbroja, ale kiepska. I bronie też się... O. Chyba ten topór jest... topór... młot bojowy jest lepszy od tego, co używamy. Jest kiepski, ale naprawmy. Trochę pieniędzy nam wpadnie.
I możemy mu od razu podnieść podatki za to, że osadziliśmy go na tronie. O, i ktoś nam złoży hołd. Śląsk, ale... Ja nie chciałem, żebyśmy się rozrastali na Polskę przyszłościowo, więc nie będziemy tego robić. Nasz cel to te obszary. Tutaj Pomerania, Połabia, Bohemia, żeby tak ta granica przebiegała naszej Rzeszy. Więc nie będziemy z tego korzystać. Wielu mówiło, żeby nie brać pieniędzy od papieża, ale to jest taki mechanizm in-game tak naprawdę. Ciężko go powiedzieć, że on jest w jakikolwiek sposób realistyczny, więc nie czuję, że to jest anty-roleplayowe. To jest po prostu taki bonusik, który można sobie zgarnąć w grze. Co do tego... Zapłacisz szczot, że... Czy ufni? W miarę. A lubimy go? Tak. No dobra, czyli mamy schaka. Miejmy nadzieję, że nie wykorzysta w jakiś złowrogi sposób. I tymczasem stajemy się religijną ikoną. Bardzo dobrze. Bardzo młody rządzi na tych terenach. No tu niestety jest Francuz. Dobrze. Mówię, tu mi zależy, żeby naszą kulturę promować na ile się da. I co do roszczeń, to zróbmy do Berlina. I też się tutaj połączyliśmy, czyli raczej nie będzie już problemu, że coś nam nagle się oderwie od państwa. No, tu możemy dalej działać i w sumie... O nie, jego tu nie chcę, żeby miał ziemię. Zajęcie Bolonii. Powinno być nas stać na to. Trochę osłabieni po ostatniej wojnie, ale przynajmniej będzie to przez to nas mniej troszkę kosztowały jednostki. A, właśnie, zapomniałem, że nam trochę ludzie wymarli na stanowiskach. Może być. Okej. Co się w sali tronowej urodziło za problemy? Chcemy go zatrudnić. On jest zdolny. Zatrudnijmy go. Czemu nie? Prawda? Przebiegła Gabriela z niego. Naszą małżonkę. O, ta francuska by mogła być. Młoda. Wykształcona. Może potem się nam przydać do czegoś. No, dość szybko oblega, czyli zostawmy tu niewielkie siły, a reszta idzie go pogonić w cholerę. I przyjął bitwę, o dziwo. To nam nie wyszło trochę, czy nie wyszło. Ja to patrzeć, bo i tak ich rozbiliśmy koniec końców. No, medyczko.
sprawdziła się. Chociaż jest szalona, ja nie wiem skąd ona się wzięła na stanowisku medyczki, bo nie prezentuje się jak medyczka. Jakieś brosze mamy, dającą prestiż w sumie. Czemu nie? Zobaczmy w zamian czego. Ta jest gorsza brosza, byśmy wymienili na lepszą po prostu. Nie mamy ciągle korony, ale też nie ma póki co żadnych ludzi, którzy nadawaliby się do tego, żeby to ogarnąć. Wojna domowa. Kto zasiądzie? To niewiele nam zmienia, tak szczerze mówiąc. Ma sporo roszczeń, czyli w teorii można go poprzeć o kolejne tytuły nawet. Jeżeli dożyjemy, bo to jest mocno dyskusyjne. A nauczmy się włoskiego. Teraz co do naszych tu inwestycji, to zostanie jak jest. Było to. W sumie to są nasze włości, a my chcemy w budowanie miast inwestować, więc zróbmy to. No i tak dość szybko się uzupełnia nasz budżet. Kto jeszcze by się chciał zwasalizować? O nie, tu mamy roszczenia, czyli ja wolę go stąd wyrzucić po prostu. To samo z Pomorzem. To są gigantyczne obszary, które by nas pchnęły na wschód, a my tam nie do końca chcemy iść. Czy my chcemy trochę, ale możemy to zrobić bezpieczniejszym sposobem. Dość wyrównana będzie ta wojna. Ciekawe, ciekawe. Czyli wyrównana na papierze, bo uważam, że nasi tu błyskawicznie odniosą zwycięstwo. Jeszcze więcej pobożności. Dobrze. Tak jest. Elegancki blitzkrieg. Zostanie kolejne ziemie i zostanie księciem Nordmarku. I liczę, że to się podzieli między jego dzieci. Pan ma jednego syna, więc będzie na razie przynajmniej dość potężny. Ale jest też całkiem dobrym zarządcą, czyli otrzyma tą fuchę. No dobrze, nasza koleżanka zostanie zwolniona ze swojej fuchy, a tutaj ciągle się to nie rozpadło, kurde. Już jest tu troszkę bałagan, będzie trzeba to jakoś poogarniać z czasem. To może jest współczujący nasz władca, trochę przynajmniej.
O, mamy tę możliwość o całe księstwo walczyć. To jest ciekawe. Ale na razie weźmy to szybszy przyrost developmentu. I tu byśmy mogli naprawdę ich boleśnie załatwić, jeżeli dożyjemy do końca rozejmu, czyli 2 lata. No jest duża szansa, że niestety nie. Nasz syn gdzieś tu się szlaja, nie chce przyjść do nas na dwór. A gdybyśmy na przykład próbowali na niego wpłynąć. A nuż się uda. Powinno w każdym razie. I jeszcze więcej pieniędzy. Dobrze, akurat się to dobrze złożyło. Córko, co ci się stało przy porodzie? A, to była księżna tutaj. Czy tutaj chcemy, mówię, przejąć całe Pomorze, ale nie ładować się w głąb Polski. Takim jest plan na cesarstwo. Szwabowie to dobrzy ludzie, a nie Frankoni. Co on chce? Nie oddam ci tej broszy. Nie po to ją zdobyliśmy, żeby ją oddawać. I ty możesz zrobić kolejne roszczenia we Włoszech. Tak, teoretycznie, a nuż będzie okazja na ich użycie jeszcze. A jak tam nasi krzyżacy? Nieźle, już 3,5 tysiąca. Kolejne składanie hołdów. I skupmy się na sprawach ziemskich. A, właśnie, mamy 2000. Powinna być już możliwość dodania czegoś, a raczej nawet wiem, co bym chciał. Czyli. To wszystko jest drogie. To jest w sumie niezłe, ale chyba na razie nie. Lepsza waleczność. To w sumie wojskowe są wszystkie drogie. Nic tu w sumie ciekawego nie ma za 2000. No trudno. Czyli nie będzie nam dane wprowadzić reform, no chyba żebyśmy wprowadzili ten legalizm. Ale czy to do nas pasuje? W sumie. Nie jesteśmy specjalnie jakoś zastraszający ludzi. Może i pasuje do naszego władcy, zobaczmy go jeszcze. Towarzyski, szczodry, odważny. W sumie raczej nie ma przeciwwskazań. Zresztą mówię, to reformowanie też nie można tak patrzeć do końca pod władcę. Nie, militarystą. Jakbyśmy mieli militarystę, to może bym to i wziął, bo tak, no staram się pół na pół, pod to, co dobre i pod to, co pasuje, to na pewno nie.
Rytualizacja przyjaźni. Towarzyski może. Towarzyski, szczodry. To z kolei jest po prostu dobre. Co, wybierzmy pragmatycznie, czyli weźmiemy to. Bo, no chociaż mówię, no to ta przyjaźń też mnie zastanawia, czy nie wziąć tego. Ale weźmiemy to. Po prostu tak jak to pasuje do naszej rozgrywki, bądźmy szczerzy. I mamy przyjaciela króla czego? Akwitanii. Poeta. Dobrze. No, nasza pozycja w Europie, bo po Francji jesteśmy najsilniejsi, zresztą nawet nie wiem, czy po Francji, bo Francja też taka silna nie jest, jakby się mogło wydawać. Córka się wybiczowała, żeby ona gdzieś tam jeszcze nie umarła, chociaż ten już jest dosyć, lubi nas, więc, ale i tak nie chce przybyć na dwór. On jest, możemy go uwieść, ale nie bez takich. Oj. A, to tylko bunt chłopski, dobra. Czy tym się średnio przejmujemy w tej chwili? Mamy troszkę miesięcy takiego ogólnego prosperity, więc jest dobrze. W sumie porozdawajmy trochę. No, mamy muzyka niezłego. A nasz władca żyje, żyje i żyje. Dobrze, no pochwalmy go, jest trochę nie dojda, ale... No trudno. Za 3 miesiące będzie bunt. Czyli zrobimy na 2 sposoby. Zróbmy 2 punkty, powołajmy armię. A nie, źle. Bo jak tak zrobię, to tam się dużo powołało, a tu mało. To podbić. No, albo w sumie zrobimy to po prostu blitzkriegiem i pójdziemy potem zająć się chłopami. Dorzućmy sobie do kolekcji. O, i teraz podzielmy na pół. I połowa armii już pójdzie do stolicy czekać na bunt chłopski.
W sumie stoczmy tą bitwę do końca dla doświadczenia. Ja bym tam chciał jakiegoś niemaszka, czyli robimy taki mały myk. Potrzebujemy kogoś ze szwabskimi korzeniami. No tu powinni gdzieś być w miastach. O. Pewnie 70-latka może. Gdzie ci chłopi, bo tu ich nie widzę. Co oni by chcieli? To miasto. A niech se biorą. No kurde, nie widzę ich po prostu po ludzku. Dobra, poczekajmy. Podnieśmy sobie też kontrolę w Bolonii. O. Czy wszystkie nasze tereny są już... Nie, tutaj nie są, czyli tu byśmy się skupili. No gdzie ci chłopi? Też jest w ten sposób. Przekonajmy go, że nie ma racji. O, idą. Wezwiemy tylko wojsko zawodowe, bo na 300 chłopów nie będę robił pospolitego ruszenia. Bardzo dobrze. Pięknie. A przywódca chłopski w sumie się nada na naszego człowieka. O, Toskanie, to tak, tu bym może nawet się uda. O, na normalnych obligacjach, myślę, nie ma obciążeniach tak po tych. To mi się podoba. No, Włochy prawie że bez wojny stają się nasze w tej chwili. Ten nas po prostu nie lubi. Gdyby nas lubił, to mogłoby to inaczej wyglądać. Powpływajmy na niego, zobaczymy, co się wydarzy. Czy my jesteśmy takim dobrym dyplomatą? Nie, to nasze
zdolności, jako że nawet dwór dyplomatyczny wysokiego poziomu tak wpływają. Nas odstresuje i jakiś przedmiot nam wpadł. A, to tą. Chyba nie ma tu nic, co byśmy chcieli zmieniać. Teraz ten lewy Excalibur jest dyskusyjny. Dobra. Okej, czyli rośnie pobożność i czas na kolejną rundę, czyli wyrwiemy im z żołądka całą bohemię tym razem. Na stolicę, a potem się zobaczy, co dalej. Nie dożyjemy końca tej wojny. Zbliża się niestety nasz czas. Już liczyłem, że kogoś aresztujemy i że w ten sposób odniesiemy tutaj zwycięstwo, ale nie. Duża, krwawa bitwa. Dobry wasal na to stanowisko. I mamy 10. level dworu. Pięknie. Wyślę tu 6000 zbrojnych w pościg za wrogiem. No tu nam się opłaca oblężenie takie dywanowe praktycznie. Umarliśmy. Cóż tu się stało? Jak to wygląda teraz? Czyli tutaj rządzi kto? A nasza aż siostrzeniec. Ciekawe, czy się utrzyma. Jakbyśmy mu to zdobyli, to było inaczej. No, żeśmy tego mu nie zdobyli, no to wyszło jak wyszło. Tu masa przedmiotów. Myślę, że trzeba część naprawić. O, to jest dobre.
Wywalmy to. O, tak jest dobrze. Co do syna, to tylko ten poszedł do zakonu. Ja jego myślałem na następcę. No dobrze, ten zostanie następcą. Jakąś sobie żonę wziął nisko urodzoną. Synu, synu. Przynajmniej no ma już dziecko. To jest na plus. Teraz czas na radę. Rada nie jest idealna, no ale trudno. Skupmy się na robieniu pieniążków. I nasza królowa Emma jest ułożona, spokojna, taka wstrzemięźliwa, nieśmiała i zadowolona z siebie. Zna się na pieniążkach, jest dobrym architektem. No niestety, aby się odstresować, poddaje się biczowaniu. Jest utalentowanym dyplomatką dzięki wychowaniu na dworze dyplomatycznym i lubi też opowiadać jakby swoje przeżycia. Mamy tutaj sporo roszczeń. Tu się widzę, nie podzieliło dalej. Czemu tracimy pieniądze? Dziwne. Zacznijmy od uczty z okazji koronacji. Oczywiście jesteśmy głową naszej kultury. Tak, oddajmy, że mąż nam pomógł. O, pojawi się jakiś przedmiot do zamówienia. Zobaczymy, co to będzie. To naszą damą dworu. I okej. A moglibyśmy mieć większą domenę. Niebezpieczne frakcje się tutaj potworzyły. No nie chcę tam się, chociaż w tej chwili on nie ma jakoś tam super dużo ziemi, której ja nie chcę mieć. To byśmy, w sumie to przyjmijmy tą jego ofertę. Czyli Pomorze jest do prawie całe już nasze. To się prawie nigdy nie udaje. O, akurat się udało. A czemu nie? Trochę nasza nieśmiała władczyni się stresuje, ale trudno. Pierwsi ludzie składają nam tutaj hołdy i też się poprawia sytuacja ogólnie z wasalami. Kolejna rzecz, przyjmiemy oczywiście naszą kulturę. Tak jest. Mamy mieć szwabską. Myślę, że polowanie by się przydało. Naprawdę nie wiem skąd tyle tego stresu, no ale trochę go się nazbierało. I raczej będziemy mili dla chłopów. Po prostu zapłacimy za to, żeby nam nie przeszkadzali w polowaniu. Prestiżyk wpadł bardzo dobrze i inwestujemy w nasz artefakt. 9.
A blisko piąty na świecie dwór, to mi się podoba. No i tu by należało przejąć te tytuły, czyli najpierw damy oczywiście prezent. I myślę, że teraz jest, albo jeszcze niego wpłyniemy. A tu... Tu się da. No dobrze, czyli kolejny teren tutaj. Bardzo dobrze, tu jest to, co byśmy chcieli. A zróbmy wspomnienia o naszym ojcu. Tu żeśmy odziedziczyli całą Toskanię, wow. To myślę, że nasz młodszy, a właśnie jak tutaj dziedziczeniem wygląda. Utworzą się tytuły? A, bo nie mamy sesji odpowiedniej. No to jest niebezpieczne. To może nas cofnąć w rozwoju. Moglibyśmy go wysłać do zakonu? Nie. Więc otrzyma od nas Toskanię. Ale wasale nas jakiegoś powodu nie lubią, to... Czy chcemy te pieniądze od papieża, to nie wiem. A weźmy sobie. Wow, tysiaka daje. Ale to je przeznaczymy na pielgrzymkę. Wyruszymy... Najpierw... Impreza, może troszkę się odstresujemy. Ciekawa konwersacja. Dobra, pracujemy nad wyższą jakością przedmiotu. I co? Tak, zaprzyjaźnijmy się, jeśli się uda. A, znaczy łaczynia jest nieśmiała, czyli... Takie spotkania ją troszkę stresują. Nic się dobrego nie udało tutaj zrobić. Pielgrzymka do Jerozolimy. Pieniądze dostaliśmy od papieża, więc możemy sobie pozwolić na ekstrawagancję. Nie, nasza Waczyń jest nieśmiała, woli spędzać czas sama, nawet jeśli to jest jej przyjaciel. Czyli tak, jak to można przeskoczyć? Ten pójdzie tu, już jest zadowolony. Prawie. To się powinno ogarnąć razem z krótkimi rządami. No nie no, heretycy to bebe. I nasza władczyni stała się pielgrzymką. Akolwiek to trochę dziwnie brzmi takie określenie. Pielgrzymka. Dobra. O, już zaraz, damy radę zmodyfikować tak, żeby nie doszło
do jakichś brzydkich podziałów. Spędzimy czas w samotności, nie zadając się z nikim. No, każde kolejne spotkanie psuje jej humor, widzę. Okej, jest duża nawet szansa, że... Czy duża, no, jakaś szansa. Ale Badziewie wyprodukowała za te pieniądze, to wam powiem, że się spodziewałem więcej. Ale duże. Jeżeli patrzeć na rozmiary, to duże. A gdzie jest nasza córka? Jakiś ślub małoważny. Jakimś typem znikąd. Syn to wstyd przyniósł rodzinie. Wziął se chłopkę za żonę. I cóż ja mam robić z tymi wszystkimi ludźmi? Powiedzmy o tym wszystkim. Ach, ktoś nam się tu wcisnął do rady. Nawet nie możemy tego zmienić. Nie. Ukrywamy, czyli w sensie unikamy niepotrzebnych znajomości. I się wszystko skomplikowało znowu. Czyli musimy ich poprzekonywać wobec tego. Pieniądze nie wystarczą. Okej, czyli kłócą się, co jest podstawą naszej armii. Nie znamy się na tym. Myślę, że każemy im się zamknąć i nas nie męczyć tymi sprawami po prostu. Francuziku, nie dostaniesz tego. Gdzie co? Takie pojedyncze tutaj ziemie gdzieś na końcu świata. Niech to się oderwie, bo to tak wyglądało brzydko. Dzieci nie ma. Będziemy musieli przypilnować, żeby ich wychować na Szwabów. Tutaj to samo. Może sama się tym nasza królowa nie jest nieśmiała. Córka może się tym zająć. O. Musimy dbać o rozwój naszej kultury. Ekspansję, na ile się to da. A przejdzie teraz jakimś cudem. No to dobrze, czyli problem ten się przynajmniej rozwiązał sam.
Chyba już nie ma sensu kontynuować. O. Okej, czy on by też tą drugą prowincję tutaj dostał? Nie ma sensu, żeby tak te ziemie się dzieliły, czyli... Tu mianujmy jakiegoś miejscowego przedstawiciela, żeby był księciem. A tu chciałem te ziemie odebrać. Przykro mi, wiem, że jesteś naszego rodu i w ogóle, ale to są ziemie z założenia królewskie. Dobra, i też jest ładnie rozwinięte. A biskup. Biskupowi nie będę zabierał, bo zakładam, że nasz syn i tak nie będzie w stanie tym zarządzać. Nie. O, lepsze dochody, lepsze stosunki z władcami miejskimi. No dobrze, przetrwaliśmy ten pierwszy okres niestabilności w miarę dobrze. Udało się bez jakiegokolwiek buntu. No jak zwykle mówię, te spotkania to nie cieszą naszej władczyni. Więc możemy zaryzykować pełną kontrolę. Oczywiście to zniechęci ludzi do nas, no ale trudno, życie. Też już katolicy, ciekawe. Zacznijmy tworzyć sobie roszczenia tutaj na Pomorzu. To tu mamy, a to są takie pojedyncze tytuły. No nie, tego to nie chcemy. Możemy, mimo że to rodzina sojuszu, też nie. Czyli co byśmy, czyli oczywiście dalej sprawa włoska jest aktualna, bo tutaj on walczy. O, nasz syn go atakuje. O, tereny de jure Toskanii, bardzo dobrze. Chociaż nie zdążymy. W przyszłości Korsykę można by i Sardynię też zająć. Jak już tutaj stawiamy na tą włoski podbój. O. Roszczenia nie wiem do czego. To są... O, Polacy też już chrześcijanie. Wszyscy na katolicyzm przeszli. Liczyłem, że będę mógł tu wykorzystać sytuację, a to nic z tego, że nie ma tutaj niewiernych. No nie, to by powstało wielkie wrogie państwo. Nie wiem,
Nie wyświetla tego w ogóle. No to moglibyśmy podbić, bo mamy do tego roszczenia, ale to też tam niepotrzebne. To chyba pomoże, będziemy tutaj przejmować. Dobra, na razie poczekajmy i nie wyrywajmy się niepotrzebnie do takich wojen, w sumie troszkę o nic. Dobra. No nic, to musimy zrobić. Kto to jest? Nie wiem, jakaś babka znikąd. Potrzebujemy testera żywności nowego. Architekta też dużo ludzi brakowało. Pieniążki. Byś w sumie. Nie nadajesz się do niczego. A nasz syn nie ma syna. I w ogóle jest taki podejrzany z tą niepłodnością, czyli jest spora szansa, że ta linia toskańska będzie w przyszłości rządzić. Zobaczymy jeszcze. No ale przynajmniej pieniążki ładnie płyną do skarbca. Teraz wykorzystajmy, że jesteśmy panią architekt i że możemy dość tanio pobudować. Ok, z tego co pamiętam, to było tylko do rozwijania na teraz. Są starocie jakieś, które zdobyliśmy. Ona się nam może przydać, jak ją zatrudnimy. Jeszcze znajdźmy jej może męża. Może być trochę stary, ale... Jakiś biskup nas zaprasza. I zdecydowanie unikamy imprez, alkoholu i tym podobnych rzeczy. A jak te roszczenia zaraz będą? I gdzie teraz warto? Czy oni się tu raczej nam nie podporządkują z tego co widzę? A no nie. Spróbujmy tutaj, mamy już jedną prowincję, to możemy mieć jeszcze parę. Czemu by nie? No chyba ten projekt z Sardynią, ale on jest taki bardziej na dłuższą przyszłość, o tak bym go opisał.
Szczecin. Dobrze wyglądamy, jeżeli chodzi o zasoby. Się spodziewałem, że pod taką władczynią będziemy dosyć słabi. No. O, i sława dynastii Welfów jest znana na całym świecie. Dobra, ale pomoże. No to damy dalej. W sumie to możemy zrobić tak. Stworzyć księstwo Pomorza temu panu, który rządzi Wolinę, je nadać. I tym samym osłabiliśmy tego Pomorzanina. Więc to jest jak najbardziej dobre. Troszkę porządkujmy te granice. Kurde, tu jest naprawdę moloch na tej północy. Też go troszkę powinniśmy tu obskubać z niektórych terenów. Bo to powinno być częścią Hesji. Tylko, że ci wasale mają też inne ziemie jeszcze gdzieś, więc na razie tego nie możemy zrobić. Może z czasem. Dobra. Ale przyjęć. Biedna władczyni. I co? Powiedzmy, opowiedzmy o swoich stresach komuś. Nasz przyjaciel, nie będę dla niego jakąś jedną prowincję wojny zaczynać, przykro mi. Okej. I znów stres pod nieśmiałości, tak więc... Zorganizujmy sobie polowanie, to najprędzej nam pomoże. No i też bez pokonania Bawarii nic tu nie zdziałamy. Po prostu bądźmy wyrozumiali. I coraz więcej pieniędzy papieskich. No tu są roszczenia do takich maleńkich, pojedynczych terenów. Nie wiem, czy warto w ogóle to walczyć. To byśmy mogli chcieć zdobyć, tylko kto ma tu klejmy? Raczej nikt by chciał przybyć do nas. Dokładnie, to odpada. Troszkę idziemy w ślady naszego ojca, który próbował takich tutaj poczynań. Skończyło się źle. No kobiety niestety bardzo ciężko jest wepchnąć na stanowisko. No nic, to na razie nie przejdzie w taki sposób wobec tego. Ale możemy wykorzystać sytuację i przejąć od Polan część naszych terenów de jure.
Tak się to robi. O, przyjaciółkę mamy od wina. No, możemy nawet to wziąć szturmem w tej sytuacji, żeby szybciej mieć punkty overtime. I wyruszamy na stolicę wroga. W kowala zainwestujmy. Poznań musi tu mieć jakieś dodatkowe zamki. Się region, tak. O, jakieś wrogie armie nawet się pojawiły na horyzoncie, o dziwo. Ta bitwa się niebezpieczna zrobiła, bo ci przybędą. Co tu się dzieje? Że córka wiecznie pije. My chcemy nadać ziemię. Nie, bo jej dzieci nie są welfami, karolingami są. Tak, nasze relacje. Dobre. No, to troszkę nas ośmieszy. A nie, ją, no dobra. Wygraliśmy tą bitwę, ściągając posiłki w ostatniej chwili, ale troszkę nie doceniłem przeciwnika. I widzę, wasale zamierzają wykorzystać nasze osłabienie. Miejmy nadzieję, że ta wojna dość szybko się zakończy. Bo w przeciwnym razie będziemy mieli problem. Dobra. O, katolicyzm rośnie w siłę. Wojna zakończona. Liczę, że szybko się nasze wojska ogarną. Co do ciebie? Olo, kto sobie tu nawyrabiał w przeszłości różnych uprawnień. No, ale bywa. Dawno krucjaty nie było. Nasz mąż umiera, ale już w tym wieku raczej nie będziemy nikogo szukać. A, zawsze stówka wpłynie, nie zaszkodzi. To jest jakieś małżeństwa. Wojowników potrzebujemy, może trochę młodszych, powiedzmy on. Z
Co się z synem stało? Przecież miał tu ziemię. Zawsze on był w zakonie, z tego co pamiętam. Zaraz to muszę sprawdzić. Są same dzieciaki. One już może być do wydania. Może być tak. A no, załapuje się teraz. No, tego się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. Ciut nam utrudnia życie, tak szczerze mówiąc. No dobra, póki co. Też nie, zregenerujemy armię. Najpierw. Dobra. A jak to się stało, że wyleciał z zakonu? To ja nie wiem. Przecież tak jest zdolny. Pytanie, czy to on nie powinien rządzić. Sprawda, szaleniec trochę może być. Też nie, ja też jestem paranoiczny. Zastanowię się, może byłby ciekawszą postacią. Znaleźlibyśmy mu jeszcze dobrą żonę. W sumie. To też jest welfówna, więc mogą być komplikacje. Ją dla krwi. Bo ten jest, kurde, niepłodny i ma tylko jedną córkę. Dobra, zróbmy to. Trochę drogo. A najstarszemu w takim wypadku, no, wywalczymy królestwo. Żeby nie został pominięty i pokrzywdzony. Mieliśmy zregenerować najpierw, a to jest kolejna mikrowojna praktycznie. I syn marnotrawny powrócił i zgodnie z przypowieścią został przyjęty lepiej niż synowie, którzy zostali. Dobrze. O, medyczka. Weźmy na razie tą.
medyczką zostanie... Wszyscy starzy w sumie. No dobra, chociaż ja myślę, że ten ma szansę się lepiej rozwinąć. Jest seneszelem. No, nie są najgorsi. Ochroniarze. I czempion. Pięknie. Nie no, bez przesady, nie będziemy do lochu wrzucać. Tutaj nasz krewniak został dalej u władzy. Mamy tytuł królewski, który odziedziczy nasz syn, który no, o, doczekał się również niepłodnego syna. Nie no, w tej linii to będzie ciężko. Ale my mamy teraz podstawę do zajęcia całego tego terenu. Ale to też będzie już w następnym odcinku. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.